Witam pięknie z Kościoła Ewangelickiego w Pszczynie. Hasłami, które na dzisiejszy dzień, 21 stycznia, brzmią następująco. Księga Izajasza, rozdział 64, wiersz 8. Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem Twoich rąk. Drodzy, z powodu tego wersetu myślałem, czy nie iść najpierw na cmentarz, bo tam człowiek w sposób szczególny doświadcza, że jest gliną i tylko stworzeniem. Ale z drugiej strony pomyślałem, Kościół będzie lepszy, ponieważ rzeczywiście Bóg jako Ojciec i Stwórca nie tylko nam o tym mówi, że nasze życie jest przemijające, że nie trwa tutaj na zawsze, a On jako nasz Ojciec się o nas troszczy, bo nas stworzył i na nas zależy. Ale tu w Kościele dowiadujemy się również o wielu innych cechach Pana Boga, które ukazują Jego majestat, Jego wielkość i jakby zachęcają nas wiernych, nas wierzących do tego, aby do tego Ojca i Stwórcy, do Zbawiciela, do Świętego Boga przylgnąć sercem, Jemu się oddać i za Nim podążać w życiu. A ten wiersz jeszcze o jednej rzeczy mi przypomina. Kiedy myślę o tym, że Bóg jest Ojcem, to patrzę na te ławki, które są z tyłu za mną. To tutaj wielu ojców, a współcześnie chyba trzeba powiedzieć wiele matek, albo częściej matki przychodzą ze swoimi dziećmi po to, aby pokazywać im, że tu w Kościele, w tym Bożym domu jest szczególne miejsce spotkania z Bogiem. Tu człowiek się nastraja na cały tydzień po to, aby Jego błogosławieństwo zyskać i aby z Nim rzeczywiście iść, Jemu służąc, starając się być Mu posłusznym, wypełniając Jego wolę. Przyznam, że to trudne jest dla mnie, kiedy dowiaduję się o tym, że dziś w Polsce coraz więcej osób od Pana Boga odchodzi i jakby nie potrzebuje Go. Jesteśmy najbardziej zeświecającym się krajem w Europie, jeśli chodzi o młodą generację, ale mimo tego wdzięczny jestem za wszystkich ojców i wszystkie matki, nie tylko tutaj w Pszczynie, nie tylko w Studziące, gdzie jestem też proboszczem, ale w wielu różnych kościołach ewangelickich i w ogóle chrześcijańskich, gdzie ojcowie i matki biorą odpowiedzialność zgodnie z chrzcielną przysięgą i wychowują swoje dzieci po chrześcijańsku, ucząc ich wierzyć w Boga Ojca, Boga Stwórcę, ale również Boga Syna, który jest Zbawicielem i Boga Ducha Świętego, który ciągle rozpala żar w nas i zachęca, aby nie być obojętnym, ale za Panem Bogiem iść w życiu Jemu, oddając się na służbę. Do tego również zachęca nas Ewangelista Jan, który pisze w 15 rozdziale i 16 wierszu: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. Drodzy, czasem, kiedy rodzice zawalają i nie wypełniają swojej obietnicy chrzcielnej, albo, no wiadomo, słabymi ludźmi jesteśmy i każdy z nas grzeszy i upada, to właśnie tu w Kościele, na niedzielnych nabożeństwach i nie tylko przy tych okazjach, Pan Bóg nam mówi: jesteście szczególnie wybrani przeze mnie. Jako wasz Ojciec nie chcę, abyście byli tylko biernymi słuchaczami nabożeństw i mówili: o, jak dzisiaj pięknie ksiądz odprawił, jak się fajnie modliliśmy, jak fajnie śpiewaliśmy. To wszystko jest ważne. Dziś drzwi są zamknięte. Ale Pan Bóg po nabożeństwie, kiedy wysyła nas do normalnego tygodnia życia, chce nas zachęcać i na nowo powtarzać tą swoją obietnicę i takie wyzwanie, taki challenge, abyście poszli i wydawali owoc. Wszyscy dzisiaj, którzy słuchamy tego Bożego Słowa, jesteśmy Bożymi dziećmi. Możemy czuć się bezpieczni i zaopiekowani w Jego ojcowskich rękach, bo On nas stworzył. Wszyscy, jak czytaliśmy u Izajasza, jesteśmy dziełem Jego rąk. Ale Pan Bóg nie chce, abyśmy tu na tym świecie żyli na darmo, na próżno, tak tylko sobie hołdując, ciesząc się różnymi rzeczami dla nas osobiście. Ale Bóg chce, abyśmy byli w tym świecie Jego świadectwem i przynosili dobry owoc jako dzieci, które starają się być posłuszne swojemu Ojcu.
czy wierzysz i szanujesz i czcisz swojego Boga jako Ojca i Stwórcę? I czy dajesz się zachęcić, aby wyjść z Kościoła i być Jego sługą, który przynosi owoce i, co ważne, owoce, które mają być trwałe. Nie tylko jednosezonowe, ale trwałe, bo uwidaczniające się w całym życiu wierzącego człowieka. Tego chcę nam wszystkim na dzień dzisiejszy życzyć. Zakończę takim pięknym wezwaniem, które sędziwy duchowny zawsze wygłaszał na koniec radiowych rozważań w Radiu Katowice, a brzmi ono: daj wam, Panie Boże, dobry dzień. Pomodlimy się. Panie Boże, dzięki, że jesteś naszym Ojcem. Dzięki, że jesteś naszym Stwórcą, a my Twoim dziełem. Panie, dziękujemy za Twoją troskę, za Twoje błogosławieństwo, za codzienne towarzyszenie nam na naszej drodze. Sprawiaj to w mocy Twego Ducha Świętego, aby owoc nasz, który przynosimy, wywoływał uśmiech na Twojej twarzy i rzeczywiście był trwały przez całe nasze życie. Prosimy o tych ojców i o te matki, którzy rzeczywiście dzielnie i wiernie wypełniają swoją chrzcielną obietnicę, aby nie upadali na duchu, gdy czasami bywa ciężko, ale konsekwentnie, sami będąc przykładem, tutaj przychodzili ze swoimi dziećmi, z młodzieżą, aby im pokazywać, jak ważne jest czuć się zależnym od Ciebie i wiedzieć, że Ty jako Ojciec nieustannie się o nas troszczysz. Niech Tobie, Panie, będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Z Panem Bogiem.